Panie generała, dowódca uroczystości, podpułkownik Tylaski, melduje drugi Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy imienia majora Dobrzeńskiego Hubala do uroczystego apelu z okazji święta pułku oraz przekazania obowiązków dowódcy pułku. Czołem, żołnierze! Czołem, Polek! Pułk, baczność! Pułk, spocznik! Pułkownik Bieniek Piotr Sławomir, syn Mieczysława, dowódca pułku, drugi pułk rozpoznawczy. Z dniem 21 czerwca 2013 roku kieruję na podyplomowe studia polityki obronnej w Akademii Wojennej Wojsk Lądowych Kaźnik Barracks USA. W terminie od dnia 22 czerwca 2013 roku do 7 czerwca 2014 roku. Jednocześnie z dniem 21 czerwca 2013 roku przenoszę do rezerwy kadrowej ministra obrony narodowej. Decyzję podpisał pułk baczność. Z upoważnienia ministra obrony narodowej dyrektor Departamentu Kadr Andrzej Wasilewski. Rozkaz dzienny numer Z28 dowódcy wojsk lądowych z dnia 14 czerwca 2013 roku. Pułk spocznik. W związku ze skierowaniem pułkownika Piotra Sławomira Bieńka, syna Mieczysława, na podyplomowe studia polityki obronnej w Akademii Wojennej Wojsk Lądowych Carlitz Barracks USA i przeniesieniem do rezerwy kadrowej obowiązki dowódcy drugiego pułku rozpoznawczego od dnia 17 czerwca 2013 roku pełnił będzie zastępca dowódcy pułku, podpułkownik dyplomowany Marcin Piotr Frączek, syn Włodzimierza. Rozkaz podpisał pułk baczność. Dowódca wojsk lądowych, generał broni Zbigniew Powięta. Pułk spocznik. Szanowni goście, żołnierze. Spotkaliśmy się dzisiaj również, aby pożegnać dotychczasowego dowódcę drugiego pułku. Pan pułkownik Bieniek od 2011 roku dowodzi waszą jednostką, a zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej został skierowany na studia podyplomowe w Akademii Wojennej Wojsk Lądowych Armii Stanów Zjednoczonych. To dzięki jego zaangażowaniu drugi pułk rozpoznawczy pod względem wyszkolenia, organizacji i dowodzenia jest przygotowany do wykonywania zadań w każdym warunku. Pan pułkownik Piotr Bieniek ukończył studia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Mechanizowanych w 1997 roku. Po jej ukończeniu pełnił kolejną służbę dowódców plutonów, kompanii, szwadronu oraz oficerów rozpoznawczych w 6 Brygadzie Powietrzno-Sądowej oraz 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej. Pan pułkownik Bieniek pełnił również służbę w misjach poza granicami kraju, w Bośni i Hercegowinie oraz w Afganistanie. Panie pułkowniku, w związku z pana odejściem z drugiego pułku rozpoznawczego proszę przyjąć od dowódcy wojsk lądowych podziękowania za trud, jaki pan włożył w dowodzenie jednostką i jej wyszkolenie. Szczególnie cenny jest pana wkład w przygotowanie do wykonywania zadań pod oddziałów dalekiego rozpoznania.
Mam nadzieję, że studia, które pan podejmie, będą nowym doświadczeniem, pomocnym w dalszej karierze wojskowej. Ponieważ życie nie znosi próżni, tych, którzy odchodzą, muszą zastąpić inni. Od 17 czerwca czasowe obowiązki dowódcy pułku pełnić będzie pan pułkownik Marcin Frączyk, dotychczasowy zastępca dowódcy pułku. Pan pułkownik Frączyk jest od lat związany z Trubieszowem, gdzie przeszedł wszystkie szczeble dowodzenia i można powiedzieć, że zna pułk od potrzeb. Służył również na misji w Afganistanie. Jego osoba jest tu bardzo dobrze znana. Życzę panu pułkownikowi, aby z sukcesem kontynuował proces szkolenia, który rozpoczął pan pułkownik Bieli. Szanowni Państwo, pozwólcie, że na zakończenie pogratuluję współpracującemu z drugim pułkiem rozpoznawczym w Stowarzyszeniu Szwadron Ziemi Trubieszowskiej, kultywującemu tradycję drugiego pułku strzelców konnych z okazji otrzymania sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo Ziemi Trubieszowskiej. Dzięki takim ludziom jak Wy, pamięć o dokonaniach naszych ojców jest ciągle żywa i przekazywana kolejnym pokoleniom. Jesteśmy Wam za to wdzięczni i liczymy, że dalej z dotychczasową pasją będziecie tę patriotyczną działalność kontynuować z pożytkiem dla nas wszystkich. Pozwólcie Państwu, że swoje wystąpienie zakończę myślą wielkiego Polaka i żołnierza, marszałka Józefa Piłsudskiego, który w czerwcu 1923 roku, opuszczając stanowisko szefa sztabu generalnego, powiedział: honor służby jest jak sztandar żołnierza, z którym żołnierz rozstaje się wraz z życiem. Niech ta dewiza zawsze przypomina nam nasze zobowiązania w stosunku do naszej ojczyzny i jej obywateli, niezależnie czy jesteśmy żołnierzami w służbie, w rezerwie, czy w stanie posiłku. Dziękuję bardzo. Panie generale, pułkownik Bieniek melduje zdanie obowiązków dowódcy pułku rozpoznawczego. Panie generale, następca dowódcy, pułkownik Frączyk, melduje objęcie obowiązków dowódcy drugiego publicznego pułku rozpoznawczego. Właśnie dzisiaj, po raz 19, obchodzimy doroczne nasze święto. Przez te lata pułk przechodził wiele reorganizacji, zmieniał swoją podległość typową. Obecnie to ukształtowana, profesjonalnie funkcjonująca jednostka z wielkimi perspektywami. Mamy do dyspozycji najnowocześniejszą technikę wojskową, wprowadzaną do Wojska Polskiego. Jesteśmy żołnierzami, którzy są zaliczani do elity najlepiej wyszkolonych w siłach zbrojnych. Z przyjemnością przyjmuję napływające pozytywne opinie na temat działalności służbowej naszych żołnierzy w ramach 13. zmiany PKW Afganistan. W dniu dzisiejszym rozmawiałem z kapitanem Bańkowskim. Zadania te realizowane są naprawdę na wysokim poziomie, na bardzo wysokim poziomie jak dotychczas. To ta właśnie wartość, nieugiętość działań i profesjonalizm żołnierza naszego pułku ustawił wysoką poprzeczkę dla następnych. Przyznaję, jestem dumny z faktu dowodzenia taką jednostką. Jestem przekonany, że pokładane w Was nadzieje będą w pełni zrealizowane, a sztandar naszego pułku i proporcje pododdziałów będą zawsze dumnie powiewały nad naszymi głowami. Pragnę wszystkim podziękować za codzienną działalność służbową. W pierwszym półroczu, jak wiecie, realizowaliśmy masę przedsięwzięć szkoleniowych. Od praktycznie Ścianca poprzez Nową Dębę, Zieleniec, Drawsko-Pomorskie, byliśmy wszędzie obecni. Jesteśmy właśnie po powrocie ze szkolenia na poligonie Drawskim, gdzie nasza drużyna rozpoznawcza zdobyła pierwsze miejsce i puchar dowódcy wojsk sądowych
zawodach użyteczno-bojowych. Braliśmy również udział w treningach i ćwiczeniach sztabowych przełożonych, gdzie udowodniliśmy swój profesjonalizm. Mamy na uwadze również kultywowanie tradycji oręża polskiego i szczególnie wśród społeczeństwa regionu, a zwłaszcza młodzieży i dzieci, poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo naszego kraju. Rozwijamy właśnie współpracę z organizacjami i instytucjami naszego regionu. W tym właśnie, o czym wspomniał pan generał, ze Stowarzyszeniem Szwadron Ziemi Chrobrzeszowskich. I naszym stałym partnerem przy organizowaniu wielu przedsięwzięć Stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat Chrobrzeszowski. Realizując wspólne zadania, wspieramy się przy różnych inicjatywach. Chciałbym z tego miejsca podziękować tym wszystkim instytucjom samorządowym miasta, gminy, powiatu chrobrzeszowskiego za właśnie tą współpracę. Pragnę również podziękować wszystkim służbom mundurowym znajdującym się na naszym terenie. Czy jest to praktyczne zabezpieczenie przemieszczenia przez policję, czy inne zajęcia wspólne ze Strażą Graniczną, czy inne inicjatywy podejmowane z różnymi służbami mundurowymi. Muszę powiedzieć, że służba i praca ta zawsze była dużą przyjemnością. Składam właśnie wam za to podziękowania. Wyrazem zmian w postrzeganiu naszej działalności dla dobra ojczyzny i kultywowania tradycji jest coraz większe grono zainteresowanych utrzymaniem w naszym mieście Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego. Serdeczne podziękowania w tym miejscu chciałem skierować do naszego księdza kapelana, który dzielnie broni tego festiwalu i mam nadzieję, że będzie tutaj to dalej podtrzymane. Chciałbym również podziękować tym dużym i małym przedsiębiorcom, którzy i oczywiście osoby prywatne, które od lat włączają się i dołączają do naszych instytucji samorządowych i obejmują swoim patronatem finansowym ten festiwal. Kończąc, pragnę serdecznie podziękować wszystkim żołnierzom i pracownikom wojska za wspólną służbę, za codziennie trud składany w budowanie naszego wizerunku, naszej jednostki oraz codzienne pomnażanie tego dobra. Życzę wszystkim dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym oraz dalszych sukcesów działalności służbowej. Waszym bliskim przekazuję gorące pozdrowienia. Życzę wytrwałości i wyrozumiałości oraz samych słonecznych dni w życiu rodzinnym. Mieszkańcom ziemi chrobrzeszowskiej życzę pomyślności w życiu również osobistym, wiarę w wasze wojsko oraz postrzeganie uroków i wartości tego pięknego zakątka ziemi. Na końcu chciałem podziękować swojej rodzinie, która również jest tutaj ze mną. Siedzi tutaj moja małżonka i mój syn. Chciałem podziękować za te 2,5 roku cierpliwości okazanej. I mam nadzieję, że nie będziemy już musieli tak długie rozłąki znosić. Dziękuję bardzo. Faktem jest, że dzisiaj jest to dzień szczególny nie tylko w historii drugiego pułku rozpoznawczego, ale również w moim prywatnym, tym wojskowym życiu. Generalnie po raz drugi udało mi się przyjąć z wielkim honorem standard jednostki, a szczególnie tak ważnej jednostki, że spędziłem w niej ponad 10 lat na różnych stanowiskach służbowych, z moim przerwaniem. Ufam, że dorobek, który został osiągnięty oraz to, że jesteśmy jednostką zaliczoną do jednostek wyróżniających się wojsk lądowych, zostanie zaprzepaszczony. Wyrażam głęboką nadzieję, że mając na uwadze dotychczasową współpracę, jak również zaangażowanie poległych już na dzień dzisiejszy żołnierzy, zwiadowców drugiego chrobrzeszowskiego pułku rozpoznawczego zaowocuje jednością, bo w jedności jest siła. Odchodzącemu i wobecającemu za granicę panu pułkownikowi Piotrowi składam serdeczne przede wszystkim życzenia zdrowia, bo to jest raczej najważniejsze, ponieważ jak będzie zdrowie, na pewno sukcesy i cele zawodowe zostaną osiągnięte. Życzymy również wszystkiego najlepszego, spełnienia przede wszystkim marzeń, tych najskrytszych, zarówno zawodowych, jak i prywatnych. Myślę, że pan pułkownik będzie wracał do drugiego pułku, gdzie na pewno składamy obietnice, zawsze bramy będą otwarte. Na podstawie artykułu 138 ustawy dnia 16 października 1992 roku o orderach i oznaczeniach na wniosek ministra obrony narodowej
za nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa oznaczeni zostają gwiazdą Afganistanu kapitan Andrzej Sidor, chorąży Marcin Tajer, starszy sierżant Janusz Kowalczuk, sierżant Przemysław Gamza, starszy szeregowy Jacek Hefner, starszy szeregowy Piotr Stasiuk, starszy szeregowy Wojciech Szczucki, starszy szeregowy Paweł Tes, starszy szeregowy Piotr Solak. Na podstawie artykułu 138 ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach na wniosek ministra obrony narodowej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oznaczeni zostają medalem brązowym za długoletnią służbę. Major Andrzej Kołodzin. Postanowienie podpisał pułk. Baczność. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Pułk. Zboczyń. Wojskową odznakę za rany i kontuzję z jedną gwiazdką. Starszy szeregowy Mateusz Reder. Na podstawie ustępu 3 artykułu 14 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o ustanowieniu medalu Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny za długoletnią wzorową służbę w Wojsku Polskim niżej wymienionym nadaję. Srebrny medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny major Andrzej Kołodziej, starszy chorąży Andrzej Młynarczuk. Brązowy medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny major Jakub Garbowski, kapitan Andrzej Sidor, kapitan Wojciech Lachowski, kapitan Adam Kędzierski, chorąży Artur Pękowski, chorąży Marek Sawicki, młodszy chorąży Marek Pokrywka, sierżant Przemysław Gamza. Decyzję podpisał pułk. Baczność. Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak. W związku z wyznaczeniem na niżej wymienione stanowisko służbowe na podstawie artykułu 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych mianuję oficera z dniem objęcia obowiązków na stanowisku służbowym na stopień porucznika. Podporucznik ordyniec Rafał syn Tadeusza, zastępca dowódcy kompanii, dowódca wozu dowodzenia, kompania rozpoznawcza, drugi pułk rozpoznawczy. Decyzję podpisał pułk. Baczność. Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak. Rozkaz personalny numer 22 komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych z dnia 18 kwietnia 2013 roku. Pułk. Spoczyń. W związku z wyznaczeniem na niżej wymienione stanowisko służbowe na podstawie artykułu 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych mianuję żołnierza z dniem objęcia obowiązków na stanowisku służbowym na stopień kaprala. Starszy szeregowy Rodzik Sławomir, syn Józefa. Ratownik medyczny, zespół zabezpieczenia medycznego, drugi pułk rozpoznawczy. Rozkaz podpisał pułk. Baczność. Komendant centrum, pułkownik Piotr Krizer. Pułk. Spoczyń. Baczność. Rozkaz numer 225 dowódcy wojsk lądowych z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie wyróżnienia żołnierzy. Pułk. Spoczyń. Na podstawie artykułu 14 ust. 1 punkt 5 ustawy z dnia 9 października 2009 roku o dyscyplinie wojskowej za zasługi oraz aktywny udział w akcji ratowania życia ludzkiego i gaszenia pożaru wyróżniam tytułem honorowym zasłużony żołnierz RP z odznaką tytułu honorowego drugiego stopnia kapitana Adama Kędzierskiego, oficera sekcji S6 drugiego pułku rozpoznawczego za osiągnięcia podczas pełnienia służby wojskowej w wojskach lądowych oraz aktywny udział w akcji ratowania życia ludzkiego i gaszenia pożaru wyróżniam odznaką honorową wojsk lądowych kaprala Mariusza Lipińskiego, dowódcę punktu wymiany poczty drugiego punktu rozpoznawczego. Rozkaz podpisał pułk. Baczność. Dowódca wojsk lądowych generał broni Zbigniew Głowienka. Pułk. Spoczyń. Protokół numer 1 kapitułu odznaki pamiątkowej drugiego Chrubieszowskiego pułku rozpoznawczego z dnia 13 czerwca 2013 roku. W wyniku dokonania analizy przedstawionych wniosków kapituła przyznała odznakę pamiątkową drugiego Chrubieszowskiego pułku rozpoznawczego niżej wymienionym. Ksiądz prałat podpułkownik rezerwy Andrzej Puzon, ksiądz kanonik kapitan Jan Kot, kapitan Hubert Trusiuk,
porucznik Wojciech Budzisz, porucznik Bartosz Sumianow.